Co roku w Łękawie organizowany jest festyn integracyjny Bawmy się. Teren wokół szkoły podstawowej i gimnazjum zamienia się wówczas w prawdziwy raj dla najmłodszych. Nie inaczej było i tym razem. W zasadzie to dzisiaj obchodzimy dwa święta. Troszeczkę spóźniony Dzień Dziecka i przede wszystkim to kolejny nasz festyn integracyjny pod nazwą Bawmy się razem. Bawmy się razem, ponieważ zapraszamy dzieci, uczniów z terenu całej gminy Bełchatów, nie tylko, dzieci z różnymi dysfunkcjami. Są również dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Piotrkowie. Podoba nam się bardzo, pomimo dość sporej odległości, jakby nie patrzeć. Bardzo ubolewamy, że tak daleko jesteśmy od siebie. Podejrzewam, że gdybyśmy byli bliżej, to byśmy więcej czasu ze sobą spędzali i więcej imprez organizowali. Faktycznie trzeci raz, pomimo odległości. No super impreza, super zabawa i jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że w ogóle mamy możliwość przyjechania tutaj. Integrujemy się, pokazujemy naszym uczniom, że wszyscy jesteśmy inni, ale możemy się wspólnie bawić, uczyć się tolerancji. Jest to po prostu również forma nauki i wychowania. Raz, że jesteśmy poza ośrodkiem, poza Piotrkowem, bo ta integracja w Piotrkowie przecież też istnieje i też się łączymy, integrujemy z innymi szkołami. Natomiast wyjazd taki to nie tylko forma zabawy i wycieczki dla dzieciaków, ale również spotkanie starych znajomych. Jeżeli jesteśmy już tutaj trzeci raz, to przecież moi uczniowie, którzy przyjechali tutaj w pierwszej klasie, znają uczniów z trzecich klas. Także to też jest fajna przygoda dla nich. Wiele z tych znajomości wiem, że przetrwały i dzieciaki na Facebooku się kontaktują ze sobą i spotykają. Także super. Jakie atrakcje? No atrakcje co roku mamy zawsze. Staramy się zmieniać program, modyfikować. Są samochody terenowe, można postrzelać z broni pneumatycznej, można było potańczyć. No i oczywiście jest figloraj, czyli każdy bez względu na wiek znajdzie coś dla siebie. Co najbardziej Ci się dzisiaj na festynie podobało? Auta i dmuchańce. A co o festynie mówią też Twoi koledzy i koleżanki? Bardzo im się podoba. A gdy już wszyscy się wyszaleli i zgłodnieli, to można było posilić się pyszną kiełbaską z grilla. Pogoda dopisała, humory też i tylko szkoda, że Dzień Dziecka jest jedynie raz w roku.